Przepyszny żur. Składniki w opisie. Pietruszka, seler w słupki, seler naciowy w miarę drobno, cebula z czosnkiem w miarę drobno, szczypiorek też, ziemniaki w plasterki. Cebula z czosnkiem na połowę rozgrzanego masła. Później pójdą grzyby. Ja mam twardnika japońskiego. Wy użyjcie borowików albo prawdziwków. Chodzi o smak, żeby też oddały. Podsmażone grzyby dodaję selera naciowego, selera zwykłego i pietruszkę. Też niech się chwilę podsmaży, żeby miało się na czym smażyć. Dodaję drugą połowę masła i sól i pieprz. To wszystko niech się chwileczkę dosłownie razem podsmaży. Dodaję ziemniaki też chwilę, dosłownie chwilę niech się podsmażą. I zalewam to wszystko 2 litrami wody. I dodaję teraz czosnek niedźwiedzi. I część majeranku, który wcześniej starłem w rękach, reszta zostaje w misce na później. Przykrywam, zostawiam, aż się ugotują warzywa. Teraz mój zakwas, rozmieszany dokładnie, dodaję do wywaru. Już żur jest prawie gotowy. Teraz jeszcze tylko szczypiorek i jeden z podstawowych składników żuru, czyli chrzan. Ja daję dość sporo, 4 łyżki. Lubię. I na koniec, roztarty wcześniej w rękach, majeranek. To się wszystko przewróci, obróci, zagrzeje i żur jest gotowy do podania. Żur bez mięsa. Dla niektórych będzie to profanacja, ale bardzo Was proszę, wypróbujcie, ugotujcie i podzielcie się swoją opinią.